z Ewangelii według świętego Marka. Oni zaś rozeszli się i przepowiadali Ewangelię. Niezwykła jest ta siła, którą otrzymali po zmartwychwstaniu Jezusa, ta siła, którą otrzymali spotykając się z Nim, odkrywając tą gigantyczną duchową rewolucję, którą zaproponował. Od tego momentu już naprawdę są silni. Silni Jezusem, a nie swoimi wyobrażeniami. I dlatego mogą iść w przekonaniu, że gdziekolwiek nie pójdą, On pójdzie z nimi. Mają z Nim kontakt być może nawet głębszy niż wtedy, gdy On był na ziemi. Jezus w niebo wstępuje, a oni jako fundament swojego dalszego życia wybierają głoszenie Ewangelii. Taka siła, taka odwaga, taki plan na życie to jest coś, czego możemy im zazdrościć i co na pewno możemy naśladować. Do zobaczenia jutro.